Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Minęła godzina 10. Jak zwykle kawa z Mierniczym, tygodnik mierniczo-geodezyjny. Moje nazwisko Krzysztof Szczepanik. Od maja nadajemy tutaj Państwa. Mam nadzieję, że wszystkie odcinki, które do tej pory były nadawane, można obejrzeć, proszę Państwa, na naszych portalach Kawa z Mierniczych oraz różnych grupach mierniczo-geodezyjnych na Facebooku. Można obejrzeć także na YouTubie OZZG, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów, oraz także na kanale Kawa z Mierniczym. Przypominam, że dzisiaj mamy 24 października, 10.01. i rozpoczynamy kolejny odcinek Kawy z Mierniczym. Moje nazwisko Krzysztof Szczepanik, jestem aktywnym mierniczym w zawodzie od 30 lat, 25 lat aktywnie prowadzę działalność w tym zakresie. No i witam jak zwykle swoich szanownych gości. Tym razem zaczniemy od mierniczego z Tomaszowa Mazowieckiego, prezesa Stowarzyszenia Geodetów Tomaszowskich, zarazem także członka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, aktywistę, działacza ku przywróceniu zawodu mierniczego, Daniela Karp. Witam cię serdecznie, Danielu. Witam, hej. Witam także. Dzień dobry. Witam serdecznie mierniczego z Dąbrowy Górniczej, aktywistę, działacza, nawet założyciela Solidarności Geodetów w 1981 roku, przewodniczącego zespołu roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw w sprawie ustanowienia zawodu mierniczego, zarazem wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Jacka Panchyża. Witam cię serdecznie, Jacku, dzisiaj. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam. Witam także przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, geodetę, aktywistę, działacza mierniczego z Piotrkowa Trybunalskiego, Sławomira Barasińskiego. Witam cię serdecznie, Sławku. Witam kolegów, witam mierniczych, Polki i Polaków, którzy oglądają nas i słuchają nasz program. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witam także redaktora naczelnego Kawy z Mierniczym, mierniczego z Wolbromia, z Małopolski, z Krakowa, sekretarza Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, aktywistę od kilkudziesięciu lat, który aktywnie działa ku przywróceniu zawodu mierniczego i normalności w geodezji polskiej, Leszka Piszczka. Witam cię serdecznie, Leszku. No witam cię, Krzysiu, witam kolegów, witam państwa. Także proszę Państwa, rozpoczynamy 24 wydanie Kawy z Mierniczym. Ja tylko przypomnę i chciałem podziękować, że zasięgi Kawy z Mierniczym cały czas przyspieszają. W tej chwili mamy ponad 20 tysięcy odbiorców, a rewelacją jest apel do głównego geodety. Mamy w tej chwili ponad 12 tysięcy wyświetleń. To jest dzięki Państwu. Także bardzo proszę, to co zawsze mówimy, polubcie fanpage Kawy z Mierniczym. Wtedy automatycznie będzie Wam się pojawiać powiadomienie, że już zaczynamy nadawać. Nadajemy zawsze, pamiętajcie, godzina 10, niedziela, i wtedy następuje podsumowanie całego tygodnia. Też zapraszamy, żebyście pisali na nasze maile, podaję w tej chwili, mierniczy@ozzg.pl oraz redakcja@kawazmierniczym.pl. Gwarantujemy anonimowość, jeśli Państwo sobie tego życzycie. Nie będziecie my udostępniać Waszych danych osobowych, ale będziemy wspomagać i mówić o trudnych tematach. A dzisiaj chyba będzie szczególne wydanie, bo jest bardzo ciężki temat, ciężkie wydarzenie, które nastąpiło w tym tygodniu, ale to już zadaję naszym ekspertom. Co takiego specjalnego, szczególnego wydarzyło się od ostatniego wydania Kawy z Mierniczym? Bardzo proszę. No, chyba zaczniemy od trochę mniejszego kalibru.
No, ma dla nas jakieś rewelacje tutaj kolega Daniel z Tomaszowa Mazowieckiego, ale to już on nam tutaj zreferuje. A głównym no, takim clue spotkania to będzie nasz apel do głównego geodety kraju oraz no, odpowiedź, którą co prawda jeszcześmy nie otrzymali, ale otrzymał to geoportal geoforum. No i mówimy sobie tam. No proszę. Ja może sprostuję. Ja odpowiedź dostałem na prywatną skrzynkę, na którą wysyłałem, tak? Bo wysyłałem przez mój gov.pl. Także odpowiedź dostałem, nie miałem czasu po prostu odebrać i przesłać tego. Także ja to prostuję od razu, żeby po prostu. Dobra. No mogłeś tego nie wiedzieć, dobra. Po prostu nie mieliśmy kontaktu. No, i ten. Dokładnie. No to w zasadzie te dwa tematy no, są wystarczające, aby zapełnić tą godzinę, która jest przed nami. No daję Krzysiu ci głos. Danielowi chyba. Przepraszam, Daniel, bo zajęliśmy zacząć od Daniela. Daniel, czy jesteś gotowy? Bardzo proszę. No, czy Danielowi? Tak, no proszę. Zaczynamy od Tomaszowa, bardzo proszę. Zaczynamy od Tomaszowa. Drodzy Państwo, przypomina mi się taki obraz z mediów, kiedy to pokazano zdjęcie bodajże czarnego psa otoczonego białymi owcami i taki podpis, jeżeli wszyscy mówią, że jesteś baranem, to nie daj sobie tego wmówić. I coś w tym jest. Tutaj mówię o ludziach, którzy mierniczy, którzy się spotykają z tymi wszystkimi uwagami przy weryfikacji, tudzież od innych ludzi, którzy mówią, to nie ma sensu, źle myślicie i tak dalej, i tak dalej. To, że ktoś myśli inaczej, nie znaczy, że myśli źle. Wręcz w naszym wypadku to jest przeciwnie, co potwierdzenie mamy i będziemy mieć na każdym etapie naszych działań, bo sami wiecie, o czym mówię, branżowo. Dostałem odpowiedź, Szanowni Państwo, z powiatu tomaszowskiego na sytuację, która panuje, na te opóźnienia związane z weryfikacją, niedotrzymywanie tych terminów 7-dniowych, między innymi. No oczywiście starosta mi nie odpowiedział, tylko podpisała to kierowniczka. Kierowniczka mi podpisała to pismo. Nie wiem czemu, to jest pierwszy mój zarzut, bo pisałem do starosty, do pana Mariusza Węgrzynowskiego i oczekiwałem odpowiedzi od starosty. Kolejny starosta mnie zlekceważył, nas w zasadzie, bo ja nie występowałem w swoim imieniu, a w imieniu wszystkich geodetów, tak jak już powiedziałem, wszystkich, tudzież większości przynajmniej, jako organizacja społeczna, przypomnę, Stowarzyszenie Geodetów Tomaszowskich występuje w imieniu geodetów, ale nie tylko, którzy no, mają problemy stricte z urzędem. W każdym razie, no co jest powodem? No to, o czym już mówiliśmy, powodem tych opóźnień oczywiście mówię. No, powodem są zwolnienia, są odejścia na emeryturę, zwolnienia typu urlopy macierzyńskie, bo większość oczywiście to są kobiety pracujące w starostwie powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, więc no, siłą rzeczy ciąża jest no, naturalnym rozwój człowieka oczywiście, tak, naturalnym rozwojem ludzkości, więc tutaj absolutnie nie można mieć do tego pretensji, natomiast pretensje można mieć do starosty, że nie zapobiega tego typu sytuacjom. A to jest zarzut do starosty, a nie do tych ludzi, którzy
w naturalny sposób no, ulegają czy to chorobą, czy urlopą, czy innymi, czy też po prostu w naturalny sposób odchodzą na emeryturę. Tomaszów uczestniczy w projektach. Oczywiście to, o czym też wspomniałem. Mamy modernizację ewidencji gruntów i to taką grubą w większości tego powiatu i cyfryzacji, więc te wszystkie skanowania, te bazy i tak dalej, tworzenie, no to wymaga czasu, ludzi i pieniędzy. Pieniądze są, bo były zapewnione z tych środków unijnych. No nie ma czasu, nie ma ludzi. 5 osób, jak mi starosta odpowiadał, nie starosta, przepraszam, tylko kierownictwo urzędu Wydziału Geodezyjnego odeszło na emeryturę, ale no nie ma tego złego, bo jak mi się również pochwalono w tym piśmie, zatrudniono 4 emerytów z powrotem. 4 czy 5? 4. Tych, co odeszli, tak? Tych, co odeszli. Tak, to mi się pochwalono, że zatrudnili, no bo też w tym piśmie było ujęte, że no na konkursy te geodezyjne nie zgłaszał się nikt, bądź też nie podejmował pracy. I tak to wygląda w powiecie tomaszowskim, także my mamy październik, nawiązując do poprzedniego programu, a w rzeczywistości, a w starostwie mamy wrzesień, początek, jeżeli chodzi o weryfikację, więc tu się nic nie zmienia i to było takie wytłumaczenie na 2 moje pytania. W zasadzie na 1 pytanie w temacie opóźnień, no więc załóżmy, a tych pytań zadałem tam kilkanaście. Między innymi zapytałem, dlaczego są kontrolowane, czy tam weryfikowane modernizacje, gdzie jest zatrudniona firma zewnętrzna, a koordynator do tej weryfikacji, więc dlaczego zajmują się tym osoby, które powinny być przypisane stricte do weryfikacji naszych dokumentacji, tych małych. Nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie, uzyskałem tylko informacje, dlaczego jest taki wydłużony termin, czyli przesuwanie tych ludzi, którzy zapełnianie dziur innymi i no stąd mamy sytuację, jaką mamy. No i cóż mam więcej powiedzieć? No. Tym bardziej, że z weryfikacji są prace modernizacyjne wyłączone przecież. No tak, no ale Daniel powiedział, jest no, zewnętrzna firma, która jest zatrudniona po to, żeby koordynować i kontrolować i weryfikować te prace, tak? No tak, czyli, no, ale to a dodatkowo jest, podobno nie radzi. A nie radzi. Więc, nie radzi, pomaga powiat tomaszowski. No bo jak sobie nie radzi życiowo, to trzeba się zgłosić do MOPS-u, no. Tylko tyle, no. Nie, no MOPS ja mogę mieć pretensje jedynie tutaj. No ja rozumiem personel, natomiast jak to świadczy o szefie firmy, tak? Który no 5 osób odchodzi na emeryturę. On nie wie? No przepraszam bardzo. Nie potrafi temu zapobiec, to jest raz. Rano się budzę i nie wiem, że... No to też mówię. Ja może powiem, jak to wygląda w powiecie tomaszowskim, bo tu jest problem strukturalny całego zarządzania. I to zdecydowanie jest problem zarządzania. Ja pamiętam, siedzę sobie u kierownictwa kiedyś tam jeszcze kilka, jakiś czas temu, może tak powiem. Wchodzi dziewczyna i mówi, że jej się tusz skończył do drukarki. No i rozmawiam z kierowniczką, a ona mówi, no ja teraz muszę napisać kwit, biec na górę do księgowości, żeby ci wydali dyspozycję i za jakieś 2 tygodnie ten tusz będzie z powrotem. No to no, proszę sobie sami odpowiedzieć, prowadzicie firmę, czy jak wam się tusz kończy, no pomijam fakt, że tam się ze 2 tygodnie wyskakuje na monitorze, że niski poziom atramentu, tak? Ale czy nie wiem, czy do was jakiś pracownik podania musi napisać, wyjdziecie pytać żonę o zgodę, no chore jakieś rzeczy, po prostu
a to jest głupi tylko tusz, a tu szereg podań i cała procedura się uruchamia i 2 tygodnie czekamy na pojemniczek z tuszem, który jest dostępny od ręki w sklepie. Niezrozumiałe dla mnie są sytuacje i to jest pierdoła, ale tych pierdół to jest malutka cegiełka, malutki czynnik, który się nakłada na całość i wygląda to tak, jak wygląda. No, po prostu ci ludzie się nie nadają do prowadzenia tak dużej firmy, jaką jest starostwo, bo ja to pod tym kątem na to patrzę. No, ja ich doskonale rozumiem, ale tak naprawdę, no co mnie to obchodzi? Mamy prawo, to stosujmy prawo. Główny geodeta kraju powiedział 7 dni, to ja chcę 7 dni. No, no jest to zapisane w ustawie, przypomnijmy wszystkim, którzy nas słuchają, no, tak? No dokładnie. Jest zapis ustawowy i łamany przez organ państwa, jakbyśmy na to nie powiedzieli, czy starostę, czy wójta, burmistrza, czy innego tam człowieka z samorządu, czy organizacji rządowej, ale jest to jakiś tam organ państwa, który łamie ustawowe zapisy w ustawie. No, 7 dni to jest 7 dni. No. Nie chcę używać brzydkich słów, bo no słuchają tak jest, nas, no, ludzie. Ja też. No, słuchajcie, na język się... ja chciałem wam chwilę przerwać, bo weszliśmy na ten drastyczny, na tę kwestię tych 7 dni, bo tutaj już pisali do nas, jak wygląda sytuacja 7 dni, bo w różnych starostwach różno mówią, że o, do 15 jak wyślesz dokumentację, to nie ma 7, po 15, bo mnie nie ma w starostwie przez Geoportal. Chciałbym, żebyśmy w chwilę, przepraszam, że ci tak przerwałem, ale zastanówmy się, kiedy się zaczyna 7 dni, kiedy się kończy 7 dni, no to taka chwilę dyskusji. No bardzo proszę. No, znaczy chodzi ci o to, że może być tak jak w Tomaszowie, tak, że dziś mamy listopad w całej Polsce, a w Tomaszowie jest wrzesień. I no, na w niektórych przykład starostwach rozumiem, że jest 7-dniowy tydzień pracy, a w niektórych na przykład 8-dniowy, tak? O to chodzi? No na przykład o to mi chodzi, że wysyłając na przykład w dzień roboczy w piątek o 23:50, to mam jako dzień roboczy i niektórzy tego dnia nie traktują i na przykład liczą od poniedziałku, no bo przecież mnie nie było w pracy, żeby sobie to wydłużyć. I chodziło mi o to, jak państwo na to patrzycie, czy pierwszy dzień to jest piątek, czy pierwszy dzień to jest poniedziałek, czy pierwszy dzień to może jest wtorek, czy pierwszy dzień to jest kiedy ja ten urzędnik sobie kliknie i mu się wyświetli na monitorze, bo widzę, że tutaj system elektroniczny przerósł, bo jak był papierowy, to wpłynął dzisiaj do dziennika, do 15 weszło, a teraz no nadmieniam, tylko chciałem przypomnieć, że już od razu, że jeśli na przykład kończy mi się termin odwołania, drodzy panowie, na przykład w poniedziałek o 23:59, jeśli pojadę na pocztę, złożę... Nie, źle mówisz, powiedz w piątek o 23. No to no, znaczy, właśnie, w piątek, przepraszam. O piątek mi się kończy termin odwołania i składam list polecony do sądu o 23:58 i mam datę piątkową. I sąd mi to uznaje. A jak to jest w urzędach? Bardzo proszę. No jak jest w urzędach? Jak jest w urzędach? To my wszyscy wiemy. No po prostu sprawy terminów są opisane w KPA. I ponieważ ten kodeks postępowania administracyjnego każdy urząd obowiązuje, kwestie biegu terminów w prawie geodezyjnym nie jest zdefiniowane, w związku z czym jest normalne, że musimy się odwoływać do KPA. Rozpoczyna się termin zawsze od dnia następnego, kończy się w dniu oznaczonym. Jeżeli to jest 7 dzień, no to 7 dzień. Oczywiście godzina 24. To jest koniec dnia. Dochodzi tu jeszcze kwestia, która jest specjalité ustawy prawo geodezyjne, mianowicie jeżeli coś dotyczy osób normalnych, czyli nas, to jest to zapisane w terminach kalendarzowych, tak?
Mogę chwilę? Chcę ci przerwać, Leszku. Mówimy o przedłużeniu zgłoszeń, tak? Dobrze pamiętam. O przedłużeniu zgłoszeń mówimy. Na przykład, tak? Nie, no w ogóle mówimy o terminach. O terminach. W ogóle to nieważne, co robisz. No, bo jeżeli o przedłużenie zgłoszeń. Tutaj jest kwestia następująca. No ale odnośnie terminu przedłużenia zgłoszeń. No tak, ale jeżeli mówimy na przykład o przedłużeniu zgłoszeń, no to mamy w prawie geodezyjnym zapisane. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia rozumie się dzień złożenia do organu służby geodezyjnej uzupełnienia zgłoszenia pracy lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia pracy w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. Czyli jeżeli przełożymy to na pozostałe czynności, takie jak poinformowanie o zakończeniu pracy czy jakieś inne, no to chyba jest to logiczne, że wyraźnie pisze, że jest to dzień złożenia do organu służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli jest to piątek, godzina 23:59, a nie tak jak niektórzy interpretują, wyświetlanie na ekranie w środę, bo tak mi się włączył komputer, lub w poniedziałek, czy tam w innym dniu tygodnia następnego, tak? No chyba to jest logiczne, nie wiem. Dla mnie logiczne. No oprócz tego, że jeszcze jest KPA. Ja chciałem to po prostu... Może odwrotnie, nie oprócz tego, tylko KPA jest przepisem ogólnym. Więc jeżeli chodzi o w ogóle o terminy, to musimy tutaj się KPA jak najbardziej posiłkować. Jedyny incydent, który został wprowadzony, to jest ten, który właśnie przeczytałeś, ale to jest incydent. Także tutaj może byśmy skończyli z tymi terminami. A zaczęli, jeśli nikt nie ma coś do dodania, no kwestię główną, po cośmy się dzisiaj tutaj spotkali między innymi, więc odpowiedź pana Izewskiego, głównego geodety kraju, na apel Związku Zawodowych Geodetów. Ja spróbuję tą odpowiedź wyświetlić. Momencik. Może najpierw powiedz, czego dotyczy apel. Tak, bo nie wszyscy wiedzą to. No, ale poczekajcie, wyświetlimy najpierw badania wstępu. Momencik, wyświetlimy, poczekajcie, bo teraz musimy to puścić. Muszę zobaczyć, poszło. Widać jest w tej chwili tą odpowiedź, prawda? No, odpowiedź cóż, widać. No, pan główny geodeta. Dużo czerwonego. Proszę? Dużo czerwonego. Ach, to taka jest tutaj moja specyfika, że lubię. Weryfikacja, lubię tak. Uprościć pewne rzeczy. Więc cóż, do pana. Pan Sławomir Barasiński, przewodniczący Zarządu Krajowego OZZD. Szanowny panie przewodniczący, w odpowiedzi na pismo i tu jest sygnatura z dnia 18 października w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 89 prawo geodezyjne w zakresie artykułu 12 ust. 2 punkt 4 wyjaśniam, że znowelizowana ustawa wreszcie panowie, to jest ważne do podkreślenia, w sposób jasny i czytelny, no chyba ktoś tu kpi, reguluje kwestie związane ze zgłoszeniami prac geodezyjnych. Ze zgłoszeniami prac geodezyjnych, czyli taką funkcją, którą my przed zamiarem rozpoczęcia pracy, podjęcia się jakiejś pracy dla naszego klienta, wpierw musimy zgłosić do odpowiedniego urzędu. Dalej. I nie przewidujemy zmian w tym zakresie. Czyli pan główny geodeta kraju nie przewiduje tutaj zmian w tym zakresie. No, wydaje mi się, że to raczej by pasowało do ministra konstytucyjnego, który kieruje tym działem geodezji i kartografii. No ale pan główny geodeta kraju widać sam sobie tutaj uzurpuje miano ministra.
przedstawienie w Pana piśmie postulaty i wnioski są przejawem tylko jednostronnego punktu widzenia. Panie główny geodetokraju, panie Izdebski, pisze do pana przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskich Związków Zawodowych Geodetów. To co pan by chciał, żebyśmy się postawili w pana sytuacji? Nie. Związek zawodowy ustawowo ma obowiązek chronienia interesu osób związanych z danym zawodem. I my to właśnie czynimy. I proszę nam tu nie imputować rzeczy, które do nas w żadnym wypadku nie należą, a należą do pana. I cóż dalej? Własne korzyści, a nie wspólne dobro. No, czyje wspólne dobro? I wzajemna troska o uporządkowanie zasad funkcjonowania państwowego zasobu. Proszę pana, Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny powstał dekretem w 1952 roku. Jest to relikt no, komunizmu. Wtedy bardzo potrzebny, bo to były państwowe przedsiębiorstwa, w związku z czym trzeba było panować nad tym, co te państwowe przedsiębiorstwa wyczyniają. Dlatego wprowadzono, proszę pana, również i ten tryb zgłaszania, czyli każde przedsiębiorstwo państwowe geodezyjne, które chciało wykonywać na danym terenie, musiało do odpowiedniego organu Rady Narodowej zgłosić swoją pracę, poczekać na odpowiedź, bo to było zabezpieczenie, aby kilka razy Skarb Państwa nie musiał ponosić kosztów na prace, które już dawno zostały zrealizowane. Tak to wygląda. Pan oczywiście jest młody, może tego nie pamiętać. Ja to pamiętam, znam, bo wtedy rozpoczynałem pracę. No. Na własne, a nie wspólne dobro i wzajemna troska o uporządkowanie zasad funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wiem, że przez długi czas nadużywano poprzednich przepisów. Co to znaczy nadużywano? No ja rozumiem, że ktoś może nadużywać no po prostu alkoholu. Na przykład, tak, czy czegoś innego. No ja nie rozumiem. Nadużywano, czyli co? Łamano prawo? Jeżeli łamano prawo, no to to potem jeszcze o tym powiemy. Z poprzednich przepisów. Nadmieniam, że te przepisy trwały 70 lat, panie Izdebski. 70 lat ktoś się mylił, a pan jak apostoł stwierdził, że nadużywano poprzednich przepisów. Zgłaszając prace geodezyjne z bardzo odległymi terminami realizacji, w czym pan, i tutaj małe objaśnienie, oczywiście mowa jest o Sławomirze Baraśnińskim, tu dziś obecnym, także miał swój udział w załączeniu jedno z takich zgłoszeń z 31 maja 2016 roku, które przewidywało zakończenie realizacji pana, panie Baraśniński, pracy dopiero 30 maja 2116 roku, czyli dokładnie po 100 latach. No jakież to pan przestępstwo zrobił? No i tutaj jest życzę panu i tak dalej. I ja pozwolę sobie teraz na przypomnienie, co też pan główny geodeta kraju mówił w tamtym roku, gdy występował w Sejmie, omawiając nowelizację. Tym opiniom posłów, którzy zostały kształtowani przez kilku przeciwników ustawy, którzy naginają obecne przepisy, na przykład zgłaszając pracę na 100 lat do przodu, 200 lat do przodu i jak gdyby zawłaszczając rynek pracy na tym, to są przeciwni, bo ukracamy takie praktyki. No, proszę państwa, ukracamy takie praktyki, bo zawłaszczają rynek
bo zawłaszczają rynek pracy. No, tutaj ja jako członek związku zawodowego no nie mogę tego spokojnie słuchać. Pan skłamał pan po prostu w obliczu całego parlamentu. Pan skłamał posłom, posłankom. Pan mówi i krzewi nieprawdę. Po to tylko, żeby no, uzasadniać swoje zmiany, które zresztą w tym samym Sejmie pan stwierdził na pytanie jednego z posłów, że czy trzeba będzie zmieniać pański program, pan odpowiedział nie, nie trzeba zmieniać, czyli polskie prawo zostało przez pana tak sprokurowane, aby nie było potrzeby zmiany programu. I tutaj my mówimy, tu mi się akurat przypomina... Prywatnego programu firmy informatycznej. Tak, przypomina mi się takie powiedzenie, gdzie złapano po prostu złodzieja, kieszonkowca, a on krzyczy, złapaj złodzieja, żeby odwrócić od siebie, no po prostu odwrócić od siebie uwagę. Mogę? Proszę Mogę? Cię bardzo, chciałeś coś powiedzieć. Ja chciałem się to modlić, bo akurat ja zostałem wywołany do tablicy, tak, przez miłościwie panującego nam głównego geodetę kraju, tak, możemy mówić. Ja tylko o kwestii sprostowania, bo nie wiem, kto nas słucha i ogląda. Niekoniecznie musimy wiedzieć, że słuchają i oglądają nas tylko Mierniczowie lub geodeci. Mogą też zwykli Polacy nas oglądać. No i widząc faktycznie takie zgłoszenie, które tutaj my pokazujemy na 100 lat, no powiedzą, no przecież no ten Barasiński to zwariował, no człowiek jest niespełna rozumu, no nikt nie żyje 100 lat, znaczy żyją niektórzy 100 lat, no ale zawodowo raczej niemożliwe do zrealizowania się stuletniej pracy, tak? Ale ja już wszystkim tutaj prostuję, o co tu chodzi w tym wszystkim, tak? Jeżeli się przyjrzymy mojemu zgłoszeniu, które tak skwapliwie opublikował GoForum, nie powinienem mówić tutaj nazwy tego portalu, ale już użyłem, no to tam jest, że zgłosił wykonawca prac geodezyjnych, a wykonawcą prac geodezyjnych jest firma geodezyjna. Ja taką firmę ze wspólnikiem posiadam, no i nie zakładałem firmy po to, żeby ją za 2-3 czy po miesiącu likwidować. Nasza firma, zrobię tu lekką reklamę, w przyszłym roku będzie obchodziła 25-lecie istnienia na rynku geodezyjnym. Miejmy nadzieję, że będziemy, ja już tego pewnie nie dożyję, ale będzie obchodzić 125-lecie geodezyjne. Ale wracając dalej do tematu, ja w tym zgłoszeniu jestem kierownikiem pracy geodezyjnej i szanowni państwo, kierownik pracy geodezyjnej zgodnie ze wszystkimi przepisami, nawet obecnymi, może się zmienić w każdej chwili. W każdej chwili. I nawet ja mogę się zmienić. Także przepraszam bardzo, mogę za 100 lat już nie być kierownikiem pracy geodezyjnej. Takim kierownikiem może być mój syn, może być inny mierniczy, daj Boże, w przyszłości i taką pracę kontynuować. A odpowiadając panu Izdebskiemu na te wszystkie jego dla mnie śmieszne argumenty, to o ile mi można sobie wpisać zawsze w internet, najdłuższa budowla świata, budowle trwają nawet i 500 lat, ale w Polsce, już jesteśmy na terenie Polski, są budowle, co trwają po 30 lat, budowali autostradę 55 lat i ja się pytam w tym momencie, panie Waldemarze, jak to jest do pana rocznego zgłoszenia pracy geodezyjnej? No słucham. Bo niech pan odpowie, jak to się dzieje, że pan mówi wszystkim, że w zasadzie to budowa trwa rok, a ja uważam, że więcej. Ale podałem tutaj przykłady. Ktoś powie, jest to jeden przykład. Nie, takich przykładów jest zdecydowanie więcej. Gdzie się buduje więcej niż rok, panie Waldku. Ale no to trzeba wiedzieć.
Trzeba wyjść na ulicę, zobaczyć, ile co się buduje, a nie siedzieć sobie przy pełnym domku, przy kamerce i oglądać wypatroną rzeczywistość. Sławku, przede wszystkim trzeba być geodetą albo rolniczym. Tak jest i skończę, bo tutaj no, nie chcę żadnych wycieczek robić politycznych, ale widzimy z prasy i z telewizji, jak rządzący mają pojęcie o tych na dole, tak? Jak premier nie wie, ile kosztuje chleb, minister nie wie, ile kosztuje litr benzyny, to skąd może wiedzieć taki zwykły główny geodeta kraju, który każe się nazywać ministrem, a nie jest, ile trwa inwestycja budowlana, inwestycja drogowa. On sam powiedział, on nigdy on w technikum, czyli zakładam z jakieś 30 parę lat temu wykonał jakąś pracę geodezyjną, powiedział, że jest to niedużo. Także co ten człowiek może wiedzieć o życiu mierniczego? Nic. No nic, przykrością muszę to stwierdzić, a stuletnie zgłoszenie jest, będzie i jest nadal aktywne. I Sławku, przepraszam bardzo, nic tutaj się nie dzieje żadnemu zasobowi, ale według tego pana jest bardzo duże przestępstwo. Ale wracając do uporządkowanego, Danielku, jeszcze chwileczkę i kończę. Wracając do dobro tego zasobu, którym pan tak pięknie tutaj pisze w tej odpowiedzi, że nie zależy nam na dobro, żeby było dobro i tego zasobu, tak? Jak on tutaj pan takich ładnych słów używa, ja bym może, którego celem jest własna korzyść, a nie wspólne dobro i wzajemna troska o uporządkowanie zasad funkcjonowania państwowego zasobu geodezyjnego. To ja się pytam, te modernizacje ewidencji gruntów, które są tak pięknie zrobione, gdzie są posprowadzani ludzie w błąd, to czyje dobro to jest? Nie państwowego zasobu geodezyjnego? Nie należałoby tego dziadostwa geodezyjnego wycofać, zlikwidować, spalić, a nie opowiadać bajek i farmazonów, że to jest coś pięknego, a te wszystkie bdoty, gesuty, które pan zleca i inne służby geodezyjne zlecają, które są pomiary wprowadzane sprzed 50 lat, gdzie już dawno nie ma, powiem, przysłowiowego kibla u Kowalskiego na działce, który był zmierzony 50 lat temu. Już tego kibla dawno nie ma, a na mapach geodezyjnych się pojawia, bo pan robi, czy służba geodezyjna gesut, bdot. To jest dobre wspólne dobro tego zasobu? No pytam się, to jest wspólne dobro? No chyba raczej komuś coś się pomyliło, mój drogi główny geodeta kraju. Trzeba zejść na ziemię, założyć worek jutowy, zejść na ziemię i pooglądać, jak wygląda rzeczywistość. No tak, Krzysztof, no tak ale, wygląda życie. No ale pan ten pan nie tego życia nie wie. Pan geodeta kraju kreuje rzeczywistość na swoje po prostu widzenie modły, świata. Modły, ale to są modły, nie, ten pan mówi, że my się odnosimy do komuny, ale to ten pan się odnosi do komuny, to on wydaje jakieś zarządzenia, rozporządzenia, przecież tam tydzień temu mówiliśmy. Pani... Poczekajcie, bo film puścimy jeszcze, momencik, poczekaj Sławku, jeszcze raz Leszku puścimy. A zapraszam pana, żeby pan zobaczył zgłoszenie pracy na 100 lat i pan zobaczy, czyje to jest zgłoszenie, to wtedy panu wyjaśni to wszystkie. No, a przecież trzeba pamiętać, no, że to było zgłoszenie w 2016 roku. Zgłoszenie, które zostało przyjęte do zasobu, które egzystowało, bo mamy rok 2021, przez tyle lat. No to dlaczego tutaj pan główny geodeta kraju buduje jakąś atmosferę no, niesamowitego narażania i łamania prawa przez osobę no, w sumie prywatną podówczas i gdy tak jak już wspomniałem, 70 lat taka sytuacja trwała i nikomu to nie przeszkadzało poza panem Izdebskim. Ponieważ pan Izdebski... Wiemy dlaczego. Wiemy dlaczego. No przecież powiedziałeś no wcześniej, że program wymyślony przez głównego geodetę kraju, który został, nie wiem, tam sprzedany. Teraz są jakieś inne stosunki własnościowe w tej firmie. Nie wtrącam się, nie wiem.
to ale nie ogarniał takich długich zgłoszeń. No powiedzmy, ale ma dalej 10%. Także dobrze, mówić, ja, że jest mnie to nie interesuje. Kolegium. Słuchaj, Leszku, mnie to nie interesuje. To jest tego pana prywatna sprawa, a on jest tam... Nie. Poczekajcie, niech Jacek odpowie, bo Jacek nie mówi. Ja słuchajcie, to nie jest żadna prywatna sprawa. Jeżeli on zajmuje takie stanowisko rządowe, to on powinien być czysty jak jej dziewica. A tu smród się ciągnie za nim, że robi prywatę. Prywatę pod swoją firmę. No to... No, to... Znaczy, niech wyraźnie wybrzmi, tak, że jego, nie jego, ten program, który został przez pana wymyślony, nie wiem, wdrożony, jak to nazwać, nie ogarniał dłuższych zgłoszeń niż rok. No przykro mi bardzo, no taka to informatyczna sprawa. No. I dlatego zmienił... Ale dlatego jeszcze, ale nie mówmy o programie, bo to może reklamy robimy temu niepotrzebne. Temu programowi. Ja nie wnikam, nie działam na tym programie, nie wiem, czy on jest dobry, czy niedobry, miesza z tym, ale ja jeszcze odnośnie tego zasobu, temu wspólnemu dobru, jak to ma pan główny geodeta kraju odpisał. A ja mam pytanie, jak panu zależy na tym dobru całym naszym zasobowi? Układ wysokościowy, Amsterdam, miał obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. To jest też taki Daniel do ciebie. Widzisz, u ciebie jest opóźnienie ilu? Dwumiesięczne, a w całej Polsce jeszcze nie mamy 2020 roku, wyobraź sobie. Tutaj, no widzisz, w Tomaszowie jest tylko ile tam? Jak dwa mogę, miesiące, jak trzy mogę miesiące po ślizgu, a w Warszawie jest teraz może październik 2019, no bo cały czas nie mamy jednolitego układu wysokościowego na całej Polsce, a pan jako główny geodeta kraju, no wydawałoby się, że chyba odpowiada za jednolitość w tym kraju. Tak byś należało podjąć na barki taką odpowiedzialność. A pan co robi? Przedłuża do 31 grudnia 2023 roku wprowadzenie jednolitego układu wysokościowego w całej Polsce. Ale proszę państwa, w całej Polsce co roku przechodzi cały kraj o godzinę, cofamy zegarki lub przyspieszamy. Dobrze wszyscy wiemy, ale poczekaj Leszku, chciałem skończyć myśl sam. A w geodezji nie możemy przeliczyć paru centymetrów od ile lat? Od 2012 roku, niedługo 10 lat. No i co na ten temat? No gdzie jest ten... Troska o ten zasób. Ja się pytam, gdzie jest troska o ten zasób? Słuchajcie, prawo geodezyjne działa jednokierunkowo. Jeżeli są jakieś uprawnienia albo jubileje, to jest tylko urzędy i administracja może mieć. Jeżeli są nakazy, obostrzenia i kary, to jest tylko do nas. I no nie ma odwrotności. Urzędników nic nikt nie ukaże i nie ukarał i karać nie będzie. I oni są bezkarni, i oni są przez to panami. Oni mogą robić co chcą, im nic nie grozi. A nam spróbuj się odezwać, to od razu pan Izdebski pokazuje zgłoszenia. Jakim prawem pan Izdebski pokazuje czyjeś prywatne zgłoszenie? To jest sprawa między firmą geodezyjną, a ośrodkiem dokumentacji powiatowym, a pan jest rządowym przedstawicielem. Co pan ma do tego? Chcę jedno zauważyć. A to już się, no przyjrzymy tej sprawie, tak? Ja osobiście no, pójdę do odpowiedniego prawnika, żeby się przyjrzał, no bo ja zgłoszenie pracy geodezyjnej, znaczy nie ja, bo ja byłem kierownikiem pracy geodezyjnej. Firma, której jestem współwłaścicielem, złożyła zawiadomienie o rozpoczęciu prac geodezyjnych do starosty Piotrkowskiego, tak? O ile mi wiadomo, no miłościwie panujący nam główny geodeta kraju nie jest zatrudniony w starostwie powiatu piotrkowskiego, a takim zgłoszeniem dysponuje, posługuje się, jak widać, wrzucił na ogólnopolskie tam forum czy tam strony, wymachuje w Sejmie. Także takie pytanie z moich ust do starosty piotrkowskiego padnie, jak dba o takie rzeczy, no bo ja czuję się w tym momencie zagrożony, bo jakaś pani Lodzia sprzątająca biurko u pani Jadzi w starostwie może takie zgłoszenie pracy geodezyjnej wziąć, wynieść, opublikować moje dane i jakieś inne z tym związane rzeczy, no to adres zamieszkania, bo to różnie jest.
Jak to jest wszystko chronione, tak? To są wywiad gospodarczy. To jest wywiad gospodarczy. Słuchaj. No. Słuchaj, Jacku, ja jako biegły, bo też jestem biegłym, zgłaszam pracę i tam podaję adres no, domowy, tak? To na przykład, no nie wiem, no, co z tym się wiąże. Imię, nazwisko, adres domowy dla różnych przestępców, to już jest podstawa do tego, żeby może wziąć kredyt. Ja się na tym nie znam, proszę Państwa, nie znam się na tym, ale przypuszczam, ale że dobry... Najważniejsze w tym wszystkim, Sławek, najważniejsze w tym wszystkim, bo to nie chodzi o to przecież, że my no jakoś wstydzimy się tych naszych formularzy wypełnionych i tak dalej. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu jest na naszych oczach łamane prawo poprzez publikowanie dokumentów. Mało tego, dowodzenie, że się taki dokument posiada bez uprawnienia ustawowego. Ale po co się to robi? To jest ważne. Po co się to robi? Po to, żeby tymi gadżetami pan Izdebski uzasadnił swoją tezę, że to my zawłaszczamy rynek, wprowadzając taki termin stuletni. No to teraz odpowiem, dlaczego my ten w 2016 roku, 2016, nie 20, 2016. Proszę Państwa, dlaczego? Dlatego, że przez 70 lat nie było czegoś takiego, jak termin, który by, to znaczy nie tyle termin, co tryb na przykład zamykania zgłoszenia inny niż poprzez zamknięcie operatu i przekazanie go do państwowej składnicy. Mało tego, to praca bez ważnego zgłoszenia była karana i jest nadal. Artykuł 48 prawa geodezyjnego jasno mówi o karze, kto wykonuje pracę bez aktualnego zgłoszenia. I co? A to, że nasz wspólny przyjaciel Kuba z Biłgoraju, jeśli sobie przypominam, był normalnie podany na policję za to, że z opóźnieniem złożył zgłoszenie pracy rozszerzające o ustalenie granic, bo dopiero na gruncie dowiedział się, że takowa jest potrzeba. I zostało wysłane takie zgłoszenie na policję w celu ścigania z tytułu tego artykułu 48. I dlatego myśmy wpadli na taki genialny pomysł. Dokładnie, Leszku, o tym chciałem powiedzieć. Terminy ponad normalną możliwość, ale które by zapewniały, że Piszczek, chwileczkę, że Piszczek już wtedy nie będzie żył i możecie mi zrobić, wiecie co. Ja sam nie, też takie terminy dawałem. Ale jeszcze trzeba sprostować jedno, Leszku, że to jest przewidywany termin, czyli przewidywany termin, masz rację. To nie oświadczasz, że zakończysz wtedy pracę, to przewidujesz. Czyli mogłeś przewidzieć, że za 100 lat, ale zakończyć pracę mogłeś za 5. I nic się z tym nie działo. Ale proszę pana, były zgłaszane takie sprawy. Następna sprawa to jest naszego też kolegi tutaj z Olkusza sprawa, która została zgłoszona na policję. Prowadzona była sprawa przez sąd rejonowy, potem przez sąd okręgowy i tam nie brali pod uwagę tego, że to jest przewidywany termin. Ten przewidywany termin ma być aktualny i koniec. I został ukarany grzywną. Raz 500 zł w okręgowym sądzie podwyższona. Także tutaj dlatego myśmy te terminy dawali aż no po prostu śmiesznie daleko. A pan Izdebski z tego sobie uknął jakąś aferę. I zrobił z tego uzasadnienie swoich kłamliwych tez. Dokładnie tak, Leszku. Ja powiem, ja mam zgłoszenie na 100 lat z 2015 roku. I mówię, dlaczego? Szanowni Państwo, temat pod tytułem inwentaryzacja
a my wówczas najpierw musiało być zgłoszenie, dopiero potem musieliśmy jechać w teren. W momencie, kiedy ja jestem w terenie, dostaję informację, że jest kabel odkryty i ja tam jadę, mierzę. Żeby nie łamać tego prawa, złożyliśmy zgłoszenie obejmujące teren całego powiatu tomaszowskiego. Na 100 lat. Po to właśnie, żeby nie łamać, panie główny geodecie, geodeto kraju, tego prawa. Właśnie dlatego, między innymi, no nie tylko, ale między innymi dlatego, byśmy nie łamali tego prawa. Proste, koniec, kropka. W ogóle no, ja no ale nie ma się Daniel, tutaj, to nie jest powodu dyskusji w ogóle. Słuchaj, ale trzeba wytłumaczyć słuchaczom, o co chodzi, że nie łamaliśmy prawa, bo nie każdy wie. Słuchaj nie nas, oglądaj. Tak. Prawo geodezyjne mówiło jasno i wyraźnie, że masz zgłosić cel pracy geodezyjnej przed rozpoczęciem czynności pomiarowej. Dokładnie. Czyli tak. Jeżeli ty jechałeś w teren i dostałeś informację, że masz zmierzyć na odkrytym, na wykopie przewód gazowy, elektryczny czy jakiś inny, to jak miałeś to zrobić? No już jechałeś, mierzyłeś, a gdzie zgłosić pracę? Czyli żeby nie łamać przepisów. Jeżeli zrobiłeś zgodnie z przepisami geodezyjnymi, byłeś przestępcą. Byłeś karany. Kara to jest proste, tak? No bo zgłosiłeś pracę, zanim cię opisali. Tak. A po to, żeby nie łamać tych przepisów, takie między innymi zgłoszenie powstało, że miałeś otwarte, jechałeś, mierzyłeś, dziękuję, nie martwiłeś się. Że ktoś wyszliśmy naprzeciw. No, przepisam. A ja mam pytanie, ale trzeba sobie radzić. Trochę retoryczne pytanie. Kto no z ale, was, ale to trzeba mierzyć, a nie siedzieć za biurkiem, tak? To wiedzieć trzeba. Niestety. Poczekaj, Leszek. No, ale przepraszam, że ci się wtrąciłem, ale też taką. Mam takie pytanie retoryczne. Kto zna inny zawód niż mierniczy, niż geodezyjny, który, aby realizować swoje prywatne cele, bo moja firma jest moimi prywatnymi celami, musi zlecenie od Kowalskiego z ulicy rejestrować w urzędzie w jakikolwiek inny sposób, no albo uzyskać pozwolenie. Przecież nawet firmy, które są koncesjonowane, to znaczy, no nie wiem, no paliwa, no broń. Czy one muszą najpierw uzyskać zgodę milczącą od urzędu starosty, czy gminy, czy kogokolwiek na to, żeby kolejne zlecenie mógł realizować? Mało zagrożone karą? No słuchaj, nawet absurdem, to jest wiem, przede wszystkim absurdem, że my no niestety przez te ileś dziesiąt lat jesteśmy w czarnej wiecie czym i my zamiast z tym walczyć, to my się tu w tej czarnej dziurze urządzamy. My robimy takie podchody jak 100 lat, a potem taki człowiek, no wątpliwej koniunktury moralnej, on nam zarzuca i robi z nas przestępców. Znaczy, Leszku, ja ci powiem więcej. W tej czarnej dziurze my się urządziliśmy. I co najdziwniejsze, to my już tam parę razy meble zmieniliśmy. Ile razy była nowelizowana ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne? Ja nie wiem. 20 razy? Strzelam, bo naprawdę. Może ktoś z nas wie, ile razy słuchaj, te meble były zmieniane. Słuchaj, musieliśmy w tej dziurze czarnej. No bo... Musieliśmy się urządzić, musieliśmy, bo my działamy. Słuchajcie, nam nikt nie płaci jak urzędnikom za to, że oni pracują. My musimy robić, my musimy działać, my musimy się tak urządzać, żebyśmy mieli z czego żyć, z czego zapłacić podatki i ZUS-y. Nagrodzenie dla pana Waldka. A oczywiście. Między innymi, tak? Między innymi. Powiedzmy wszystkim jasno i wyraźnie też tutaj, co nas słuchają, tak? Że takie zgłoszenia no, chyba raczej świadczą o tym, że radzimy sobie tak, z tematem trudnym, jakim było na przykład no, to, co wcześniej, żeby nie łamać przepisów prawa, a teraz nam jest zarzucane, że no, nie wiadomo, co my robiliśmy, tak? Aczkolwiek no, działaliśmy w ramach
przepisów, tak? No, zgłoszenie zostało przyjęte, na to zgłoszenie były składane prace geodezyjne, czyli było wszystko legalnie, nie tak jak mówił główny geodeta kraju w swoich wystąpieniach i tutaj co pisze, to już było wszystko legalnie. To po prostu świadczyło o tym, że byliśmy ludźmi zaradnymi, takimi między innymi jak i on. Przypominam, że będąc ministrem, no, głównym geodetą kraju, jest jeszcze wykładowcą na uczelni, czyli to też świadczy o jego zaradności, no bo Jacek powiedział, posiada 10% udziału w swojej byłej firmie. No też jest zaradny. W inny sposób. W inny sposób jest zaradny. Ale my też jesteśmy zaradni i dbamy o swoje interesy. No jesteśmy wszystkim przedsiębiorcami. No właśnie, słuchaj, jego, to jest zawód dla nas, że my nie dbamy o dobro wspólne. My jesteśmy przedsiębiorcami i naszym podstawowym zadaniem jest oszczędza kofty, jak najmniejsze kofty, jak najmniejsze nakłady czasu i pracy. I to jest naszym zadaniem, a nie, słuchajcie, na czyny społeczne będziemy chodzić. Robiłem to, przeżywałem czyny społeczne. Dla pana walka w czynie społecznym już i tak uzupełniamy ten zasób państwowy. Co on chce? My jesteśmy przedsiębiorcami, my działamy na własne potrzeby i ryzykujemy własnym majątkiem, nie to, co oni. I przede wszystkim dbamy o rodzinę, tak? Oczywiście. I pracowników, których zatrudniamy, bo musimy powiedzieć jasno i wyraźnie, że dzięki temu, że mamy tą działalność, to mamy tych swoich pracowników, o których dbamy. Drodzy panowie, dyskusja jest zażarta. Niestety czas się zbliża do końca. Zbliżamy się już do godziny 11. Chciałem tylko. Pan Robert tam napisał, panie Waldku, pan się nie boi. Kazika, tak, można puścić. Za panem cała Polska murem stoi. Tak? Przepraszam. No jak widać, po naszym programie nie stoi cała Polska murem. Nie cała Polska stoi murem. No niestety. Także nie, ja tu chciałem podziękować, że z nami są cały czas widzowie, bo cały czas to obserwujemy. Nasze statystyki rosną. Dziękujemy bardzo państwu. Piszecie bardzo dobrze. Dziękujemy. Tutaj chciałem tylko jeszcze przypomnieć jedną rzecz związaną z tym terminem. Drodzy weryfikatorzy, drodzy geodeci powiatowi, termin weryfikacji nadal jest niezwłocznie. Termin 7 dni jest terminem maksymalnym do 1 hektara. To nie jest, że ktoś przychodzi do urzędu i pani X mówi, ale ja mam 7 dni. Nie, pani nie ma 7 dni. Pani ma niezwłocznie. Pani może mi to zrobić za godzinę, a ja będę bardzo zadowolony z obsługi pani urzędu. Pani świadczy o Rzeczypospolitej Polskiej, droga pani weryfikator, o Rzeczypospolitej Polskiej, a nie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stworzonej przez Bieruta i Stalina. Nadmieniam. Na przyszłym odcinku przypomnimy, że już nie ma Głównego Urzędu Geodezji w Rosji. Nie ma. I nie ma już państwowych firm. I jest przywrócony zawód. Przywrócony zawód. A u nas jest. Ale jak ten zawód się nazywa? Inżynier katastralny, dawny Ziemler, jeśli ja dobrze. No, czyli nie wiem. I o tym będziemy też mówić w przyszłym odcinku. Na koniec, w Rosji putinowskiej jest Zachód, a w Polsce nadal jest Wschód. O, tak, tak. Trzeba było, trzeba sprawdzić w Korei Północnej, jak jest. Bo może my porównamy to do Korei Północnej na przykład. No. Drodzy panowie, teraz bardzo króciutko, po paru zdaniach, podsumowujący 24 odcinek Kawy z Mierniczym, jedynego tygodnika mierniczo-geodezyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, jedynego, który nadaje na żywo. Tutaj się nic nie tworzy, proszę państwa, my nic nie regulujemy, to jest, idzie na żywo, proszę państwa. I nie musimy nigdzie się zgłaszać. Dziękujemy Facebookowi, że nie mamy zgłoszenia rozpoczęcia nadawania tego dziennika. Bardzo proszę, po kilku zdaniach podsumujących. Bardzo proszę. Może od Sławka, bardzo. Ja? Tak, no, bardzo. No co, no ja myślę, że zostałem wyjaśnione tutaj naszym słuchaczom i widzom, co miało na celu zgłaszanie 100 lat, 100-letnich zgłoszeń
prac geodezyjnych, więcej, no co tam. Myślę, że nic więcej, nic dodać na razie na ten temat nie można. Sprawa jest rozwojowa. Oczywiście odniesiemy do tego, jako ogólnopolski związek, odniesiemy się pewnie do tego pisma, ale to dzisiaj zdecydujemy na zebraniu już naszym. A odnośnie już mojej samej osoby, no tak jak mówiłem na wstępie, no będziemy kontaktować się z odpowiednimi prawnikami odnośnie zgłoszenia pracy geodezyjnej do starosty, żeby nam odpowiedzieli, jak to się stało, że w Warszawie pokazało się zgłoszenie pracy geodezyjnej naszej firmy, gdzie ja byłem kierownikiem pracy geodezyjnej. Nie wiem, dlaczego tam wypłynęło w Warszawie, skoro ja składałem w Piotrkowie na ulicy Dąbrowskiego bodajże zgłoszenie, gdzie to tam wtedy starostwo się znajdowało. No, to jest takie pytanie z mojej strony. Zobaczymy, może UDO, może jakieś RODO, może inne rzeczy takie jeszcze wrzucimy w temat, no tak jak mówiłem, może jakaś sprzątaczka wyniosła albo jakiś inny ochroniarz. Tego nie wiem, no ja wiem, co to tam się dzieje. Sprawdzimy, no, ale ja już dziękuję dzisiaj za uwagę wszystkim. Danielu, bardzo proszę. Bardzo mi się spodobało sformułowanie głównego geodety kraju wspólne dobro. Zaprawdę powiadam wam, wspólne dobro jest wtedy, kiedy manna z nieba spada. Albo koleś robi wino z wody. Nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie ma darmowych minut, bo płacimy za to, a to wspólne dobro to idzie z kieszeni każdego naszego zleceniodawcy tak naprawdę. A bezpośrednio z naszej, a pośrednio, wiadomo, klient płaci, czyli wszyscy ludzie. A to tak się tworzy to wspólne dobro. Nie ma czegoś takiego i absolutnie nic do własnej kieszeni z tego nie bierzemy. A dokładamy do tego wspólnego dobra, więc to wspólne dobro jest finansowane z naszych kieszeni tak naprawdę, więc no, to nie jest już nasze dobro, a to jest nasza praca. A za pracę trzeba płacić, a główny geodeta kraju nam nie płaci. To tak, kończąc. Dziękuję. Jacku, bardzo proszę. Mieliśmy już jednego króla Europy, teraz się wyskoczył nam jak Filip z Konopi, Julian Geodezji. I chcę rządzić tutaj wszystkim. Jednoosobowo z zarządzenia i zarządzeniami chcę rządzić. No. No to się w głowie nie mieści, no normalnie. No. Tylko nie jesteśmy pingwinami. No suchymy zęby, panowie. No i zostałeś Leszek na koniec. Widzę, że cię Jacuś się zbawił królem Juliana. Witamy króla Juliana. Króla Juliana to nic i nikt nie przebije. Tych pingwinów, tak, masz rację, my nie jesteśmy pingwinami. I w związku z tym, no po prostu już chyba najwyższy czas zrobić porządek z tym trybem zgłoszeń pracy, bo to jest, no, po prostu, to źle świadczy o nas wszystkich, osób, które wykonują faktycznie ten zawód, że my musimy przed zamiarem rozpoczęcia pracy, nie, to nie jest jeszcze przed rozpoczęciem, przed zamiarem rozpoczęcia pracy, my musimy zgłosić ten zamiar organowi administracji publicznej. To jest, no pytam się, kto, czy istnieje jeszcze jakiś inny zawód, jakaś inna dziedzina, która jest w taki sposób uzależniona od urzędników. No. No i kłaniam się królowi Julianowi. Człowieki. Teraz pióropusz. Następnym razem pióropusz może wręczymy, jakiś symboliczny. Tak? Ten król Julian chyba w pióropuszu chodzi. Żegnajcie, człowieki, do następnego tygodnia. U mnie na podwórku chodzą piesy, a tam siedzą człowieki.
człowiekiem właśnie. Słuchajcie, jest to upokarzające i poniżające takie pismo. Ja myślę, że poprzedni główny geodeta też odbieraliśmy, doktor Bujakowski był na poziomie i też był na Politechnice, no był wykładowcą akademickim. Przypominam, że i teraz chciałem poinformować wszystkich drogich słuchaczy, widzów, że Waldemar Izdebski nadal jest wykładowcą na Politechnice Warszawskiej, ma habilitację i doktorat. Doktor habilitowany na Politechnice Warszawskiej wykłada dla studentów. Teraz się zwracam do uczelni. Czy postawa moralna i etyczna takiego wykładowcy jest na takim poziomie, że on dalej powinien przekazywać w ten sposób i się zachowywać i wiedzę przyszłym studentom miernictwa? Ja to nie jest to postawa moralna, ale to jest postawa człowieka, który skłamał na trybunie sejmowej, no. I to parę razy. Ale parę razy, słuchajcie, nie tylko z tym, ale tak samo z przyspieszeniem procesu inwestycyjnego. Tu jest jawne kłamstwo w drugim. On mówi, że ta nowelizacja przyspieszy, usprawni proces inwestycyjny. To jest kłamstwo następne. Także nie tylko... Władze Politechniki Warszawskiej bardzo proszę, żeby się przyjrzały profesorowi Waldemarowi Izdebskiemu za jego po prostu tryb i zachowanie, ponieważ cały czas jest osobą publiczną i też kształtuje wizerunek Politechniki Warszawskiej. No, zmieniam, że no, Politechnika jest na wysokim poziomie, ale jeśli tacy wykładowcy są u Państwa, to ja naprawdę jestem przerażony, kto przyjdzie do mnie do pracy jako do mierniczego, drodzy Państwo. Także słuchajcie, teraz dane nauczanie jest to, kamerka przyjdzie do pracy. Ale tylko, słuchajcie, jak pamiętajmy, że ten pan, przekazuje swoje informacje w postaci dekretyzacji geodetom powiatowym i przekazuje swoim studentom na wykładach. Miejmy nadzieję, że doprowadzimy do normalności. Ja zwracam się w tej chwili z apelem do wszystkich wykonawców prac, żeby się zmienili w mierniczych, ponieważ wykonawca prac poddaje się wszystkiemu, a mierniczy, jak Państwo widzicie, podnosi wysoko głowę i żąda tylko tego, co mu się zgodnie z prawem należy. Bardzo proszę i bardzo proszę, żebyście też nie zastygali w takich, jak ja tu czytałem na jakimś forum, że o, termin już 7 dni, operat elektroniczny. Drodzy Państwo, to się nie stało przez Główny Urząd Geodezji. To się stało przez działania organizacji społecznych, zaczynając od Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego, ileś tysięcy pism zostało wysłanych, poczynając od lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych, a teraz Ogólnopolski Związek Zawodowy. Nadmieniam i przypominam, że tak krótki operat obowiązywał w 2011. On naprawdę niewiele się zmienił. Niewiele, ale oczywiście służba geodezyjna wymuszała, żeby wszystko wkładać do tego operatu, a nadzór wojewódzkich inspektorów nic nie robił z tym, że ten operat jest niezłożony zgodnie z przepisami. Ale to proszę Państwa pośrednio przez nas, przez naszych ekspertów, którzy działali i aktywistów. I teraz proszę Państwa możecie się domyślić, dlaczego zespół doradczy przy panu ministrze Adamczyku w Ministerstwie Infrastruktury, który chciał zmiany systemowe, możecie Państwo tylko spojrzeć, kto zablokował zmiany w naszej branży, który ten zespół powstał w 2017 po pierwszym kongresie geodetów polskich w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przyjechał pan minister Żuchowski. Aktywnie tam pracowaliśmy. I teraz proszę Państwa, ja to się czuję, podsumowując Wam. Była solidarność, czyli mieliśmy taką wolność, a teraz ktoś nam wprowadza stan wojenny, stan wyjątkowy. W cudzysłowie, tak się w tej chwili czujemy. Nie poddajmy się, działajmy w podziemiu, drodzy Państwo. Mierniczowie, przybywajcie do nas, polubcie naszego fanpage'a. Działajmy wspólnie, nie bójcie się. My Was jako Ogólnopolski Związek Zawodowy obronimy. Jako Kawa z Mierniczym będziemy aktywnie nadawać Wasze problemy tutaj. Gwarantujemy. Tak, król Julian na Madagaskar. Tak, król Julian, zapraszamy na Madagaskar. Zresztą przed wojną miał być polski. Może pan tam sobie robić swoje bdoty, może pan sobie robić gesuty, które są niezgodne z branżami, bo nie pokrywają się firur. Nie pokrywają się. Dlaczego się nie pokrywają? No, trzeba się zastanowić.
Także drodzy Państwo. Może wydawać zarządzenia swoje. Swoje zarządzenia. Zapraszamy, piszcie do nas. Mierniczy @ozzg.pl. Redakcja @kawazmierniczym.pl. Polubcie naszego fanpage'a. Przekazujcie nasze udostępnienie wszędzie, gdzie się daje. Proszę Państwa, nadajemy na Twitterze. Mamy już zdecydowanie dużo ludzi polubiło naszego Twittera. Mamy coraz większe zasięgi, ale to dzięki Wam. My pracujemy dla Was, my się nie poddajemy i zapraszamy Mierniczych do naszej łapka spotkania. W górę, łapka w górę przede wszystkim. Dziękujemy. Mierniczowie, przybywajcie. Łapka w górę. Dźwięcznie przygrywajcie. Do widzenia. Uważam, do widzenia. 24 odcinek Kawy z Mierniczej za zakończony, zwłaszcza 24 października. Tak nam się ułożyło, 24/24. Do widzenia. Życzymy spokojnej niedzieli i do następnego odcinka. Do widzenia.